Słuchajcie, ja na początku bym chciała Wam przeczytać taki cytat, który moim zdaniem oddaje cały ten dylemat związany z granicami. To jest cytat z książki Sally Bernhardt, Prawa innych. I on brzmi tak. Granica państwowa to zmyślone urządzenie. Jeśli znajdziesz się po niewłaściwej stronie, możesz w mig zmienić się z obywatela w kogoś obcego, pozbawionego praw. Tak jakby po przekroczeniu jej coś zmieniło się w tobie, stajesz się jak wybrakowany towar, niezasługujący na dobre traktowanie. Z drugiej strony, słuchajcie, granice to też gwarancja demokratycznej polityki, coś, co pozwala zamkniętym za nią ludziom decydować o swoich prawach, o polityce i moralności. Nie da się więc wymarzyć świata bez granic. Ale my spróbujemy to dzisiaj zrobić, to już tak ode mnie, ale też nie powinno się patrzeć, jak cierpią ludzie, którzy akurat znaleźli się bądź w właściwej stronie. Nielegalni imigranci, ludzie szukający schronienia przed wojną, biedą, czy tacy, których państwa przestały istnieć. Ja myślę, że ten cytat właśnie bardzo dobrze pokazuje ten dylemat dotyczący granic. Słuchajcie, ja bym chciała zacząć od tego w ogóle, czym są granice. To jest, wydaje się, dość oczywista rzecz, że granica to jest taka powierzchnia pionowa, ona może iść jakby po ziemi, po terenie, ale granicę mamy też powietrzną, albo też w głąb ziemi są granice i ona wyznacza, oddziela terytorium jednego państwa od innych państw, albo od takich obszarów, które są niczyje. Na przykład morze, tak? Pełne morze nie należą do nikogo, no i mamy różnego rodzaju granice, mamy granice lądowe, morskie, mamy takie granice, które są granicami, które powstają w sposób naturalny, na przykład różne pasma górskie, które oddzielają od siebie państwa, ale mamy też granice sztuczne z różnymi przejściami, prawda, granicznymi, ze strażą graniczną. I teraz na początek mam do Was takie pytanie, chciałabym, żebyście spróbowali mi odpowiedzieć na czacie, słuchajcie, jak myślicie, kiedy powstały takie granice, o których ja teraz mówię, czyli takie oddzielające państwa od siebie, czy to było w starożytności, czy może granice się pojawiły w średniowieczu, czy też w nowoczesności, nowożytności? Jak myślicie? Chciałabym, żebyście mi odpowiedzieli. Starożytność widzę. Starożytności, nowożytności. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Nikt nie mówi o średniowieczu. No widzę, że pojawiają się, słuchajcie, albo starożytność, albo nowożytność. Więc generalnie historia granic wygląda tak, że pierwsze w ogóle takie granice to była ziemia niczyja. Ziemia niczyja, na którą się raczej nie wchodziło, ona oddzielała od siebie takie małe wspólnoty ludzkie. W starożytności pojawiły się takie granice w postaci murów. Pewnie kojarzycie sumeryjski Babilon, czy Spartę, czy Ateny, które były oddzielone murem i wszystko to, co było za murem, czyli wszyscy ludzie, którzy tam byli, byli obywatelami w większości, na pewno mieszkańcami. Reszta nie należała już do tych państw miast. Z kolei w Cesarstwie Rzymskim pojawiły się takie granice, które trochę przypominają nasze współczesne. One były chronione przez wojsko, przez armię rzymską. Powstawały też fortyfikacje, które miały bronić tych granic. I tak jak tutaj napisała pani Anna, że w średniowieczu ludzie podróżowali bez problemu. To jest trochę prawda, ale nie dotyczy wszystkich ludzi. Generalnie w średniowieczu granice dotyczyły ziem poszczególnych rodów. No i też jest ważne, że wtedy zaczęło się na przykład w Polsce przywiązywanie chłopów do ziemi. Więc ludzie zamożni, tak, jak pisze pani Anna, mogli podróżować bez problemu, ale już chłopi byli przywiązani do konkretnej ziemi w określonych granicach, do swojego pana, któremu musieli dawać len. I taki początek myślenia o granicach państwowych, słuchajcie, pojawił się w XVII, tak, feudalizm pisze pani Ula, pojawił się w XVII wieku po pokoju westfalskim. On zakończył wojnę pomiędzy Francją i różnymi innymi państwami i wtedy się pojawiło pierwsze takie myślenie o granicach, pojawiła się granica w pewnym momencie pomiędzy Francją a Niemcami, Francją a Hiszpanią. I później rzeczywiście wraz z rozwojem państw narodowych XVIII, XIX wiek pojawiły się takie granice, o których myślimy dzisiaj.
które były kontrolowane, zaczęły się pojawiać pewne przejścia graniczne. No i generalnie po I wojnie światowej, kiedy mniej więcej uformowały się właśnie państwa, powstała kontrola graniczna ze Strażą Graniczną. I w ogóle jak się tworzy granice? Jak to jest, że ktoś wymyśla, słuchajcie, granice? No więc najczęściej granice powstają w wyniku porozumienia państw ze sobą. No i tutaj ja wam przedstawiam, nie będę tego wszystkiego czytać, ale jak widzicie, Polska podpisała wiele umów międzynarodowych, które określiły części, które należą do Polski, należą do naszych sąsiadów. Więc granice mogą właśnie być na podstawie umów międzynarodowych mogą powstawać, ale mogą być też narzucone przez jedno państwo drugiemu. Co ciekawe, granice też mogą być, słuchajcie, odziedziczone po koloniach. Na przykład Pakistan czy Indie swoje granice, mniej więcej, no później też jakby się formowały w czasie konfliktów, ale pierwsze granice były dziedziczone po Wielkiej Brytanii, która skolonizowała te obszary. No i mogą też być tak naprawdę nigdy nieuznane formalnie granice, które niby są, ale nie ma żadnych umów. I teraz chciałam wam pokazać bardzo ciekawy według mnie case Afryki. Jak sobie popatrzycie na północ Afryki, to tamte kraje mają wyznaczone granice jakby od linijki. I taki pomysł, żeby dzielić te kraje czy te tereny, powstał w Berlinie. Bismarck zaprosił do siebie w 1884 roku przedstawicieli państw, które kolonizowały Afrykę, i oni rzeczywiście praktycznie od linijki odrysowali te granice. No i słuchajcie, to co jest bardzo ważne, to że te granice przebiegają jakby w poprzek różnych grup etnicznych i je rozdzielają. Z tego wynikają też liczne konflikty właśnie etniczne w Afryce. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Afryka jest tak podzielona, że około 40% państw afrykańskich w ogóle nie ma dostępu do morza, co też zaburza w pewien sposób gospodarkę i sprawia, że te państwa są uboższe. Więc Afryka jest takim przykładem kontynentu tak naprawdę, gdzie większość granic na początku była ustalana przez kolonizatorów. No i jakie mamy w ogóle, słuchajcie, granice? Niby wydaje się to oczywiste. Mamy granice otwarte, no i to jest przykład na Schengen. Tak, mamy w Unii Europejskiej Schengen, możemy sobie jeździć z jednego kraju do drugiego, ale bardzo podobne umowy na przykład możemy znaleźć, słuchajcie, w Ameryce Południowej. I tam pomiędzy Boliwią, Ekwadorem, Kolumbią i Peru też jest taka umowa i można podróżować bez wiz, bez żadnych pozwoleń. Taką granicę mamy też pomiędzy na przykład Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Tam też po prostu na razie jest otwarta granica. Ale większość granic, pewnie jak wiecie, to są granice kontrolowane. Większość państw już obecnie teraz kontroluje granice. Co to znaczy? Trzeba pokazywać paszporty, czasami trzeba mieć wiz, jest kontrola celna, jest straż graniczna, więc państwo kontroluje, kto do nich wjeżdża. I bardzo ciekawe jest, słuchajcie, z takich danych to, że jedną z najbardziej kontrolowanych granic, jak myślicie, który kraj ma taką najbardziej kontrolowaną granicę? Macie jakiś pomysł? Korea, USA, aha, Izrael. Właśnie, tak, słuchajcie, najbardziej kontrolowane granice to jest Izrael, Stany Zjednoczone, ale nie od strony Kanady, tylko od strony Meksyku. Tak, słynny mur, który ma tam zostać wybudowany. I uwaga, bardzo ciekawa Australia. Żeby wjechać do Australii, żeby dostać wizę, jest naprawdę bardzo trudno. Kontrole na granicy australijskiej są niesamowite, bo tam wielu towarów nie można wwozić. Na przykład do Australii nie można wwozić herbaty. Więc tam jest bardzo też ostra kontrola. Mamy też granice zamknięte, tak, pomiędzy państwami. Takim przykładem granicy zamkniętej jest na przykład granica pomiędzy Izraelem a Syrią, czy Izraelem a Libanem, ale też na przykład granica zamknięta jest pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Czyli ci obywatele nie mogą z jednego kraju przyjeżdżać do drugiego, oczywiście mogą gość naokoło,
pojechać i spróbować wjechać, ale bezpośrednio nie mogą. No i mamy ostatni jakby rodzaj granic, to są strefy zdemilitaryzowane, czyli takie, na którym nie może być wojsko, nie może być tam turystyki, nie może być tam żadnych działań gospodarczych, to trochę można porównać do tej ziemi niczyjej z takich bardzo dawnych, czasów. No i takim obszarem jest na przykład granica pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Słuchajcie, teraz mam teraz takie pytanie, może wiecie, w jaki sposób Unia Europejska chroni swoje granice? Czy to jest tylko straż graniczna państw Unii Europejskiej, czy też jest jakaś wizy dla innych? Okej. A kto kontroluje? To sprawia, żeby ci inni nie przyjeżdżali do Unii Europejskiej, albo żeby przyjeżdżali w kontrolowany sposób. Macie jakieś pomysły? Straż graniczna, aha, ale czy straż graniczna poszczególnych państw, aha. Ktoś jeszcze pisze, czekajcie, może jakiś jeszcze będzie inny pomysł. Czekamy. No dobra, słuchajcie, to na przykład Polska dba o granice wschodniej Unii Europejskiej. Właśnie, słuchajcie, Polska jest takim newralgicznym krajem, ponieważ ma najdłuższą granicę unijną od strony wschodniej. Takim krajem newralgicznym też jest Hiszpania i Włochy. Tam głównie działa Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Frontex. Właśnie, Krzysztof napisał Frontex. Ta agencja została założona w 2004 roku. I ona wspiera straże graniczne poszczególnych państw, głównie tych państw, które mają granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Ona monitoruje sytuację wizową, wjazdową, pomaga różnym strażom granicznym. I słuchajcie, w 2015 roku ludzie pracujący we Frontexie też jakby byli bardzo zaangażowani w przyjmowanie albo nie przyjmowanie uchodźców, którzy przypływali przez Morze Śródziemne. I to jest bardzo taki ważny case, ponieważ Frontex jest oskarżany o łamanie praw człowieka, że łodzie Frontexu zatrzymują łodzie uchodźcze, które chcą wpłynąć na teren Unii Europejskiej i każą im zawracać. I było sporo takich sytuacji, kiedy te małe łódeczki z uchodźcami po prostu tonęły. Frontex nie ma prawa nie wpuszczać tych ludzi na teren Unii Europejskiej, powinien ich przyjąć i spróbować przeprowadzić jakby dalej cały proces ich weryfikacji, ewentualnie przyznawania albo nieprzyznawania im statusu uchodźcy, a Frontex każe im po prostu zawracać, co jest niezgodne z prawem, więc tutaj jakby są pewne wątpliwości co do ich aktywności, ale mamy taką agencję, która pomaga poszczególnym strażom granicznym. No i słuchajcie, jakby dlaczego w ogóle ludzie chcą przekraczać granice? I co się dzieje, jeżeli pojawiają się jakieś konflikty i ludzie są zmuszeni, tak? Czyli nie przekraczają granicy dlatego, że chcą na przykład wyjechać, studiować, że chcą wyjechać, pracować, tylko z jakichś powodów muszą, czyli to są tak zwane migracje przymusowe. I do tych migracji, słuchajcie, zaliczamy po pierwsze wysiedlenia. Takim przykładem niechlubnym w Polsce wysiedleń była akcja Wisła, kiedy Ukraińcy byli wysiedlani z terenów Polski, ale też takim case'em wysiedleń są wysiedlenia Ormian przez Turcję, kiedy doszło też do, tak jak niektórzy mówią, ludobójstwa Ormian. Wysiedlenia, co ciekawe, słuchajcie, nie muszą być też organizowane przez państwo. Jest taki case w Meksyku, gdzie ludzie zmuszeni są do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, dlatego że tam, gdzie mieszkają, działają kartele narkotykowe. Więc oni muszą wyjeżdżać w inny obszar swojego kraju albo próbować na przykład wyjechać do Stanów Zjednoczonych, dlatego że jest po prostu bardzo niebezpiecznie tam, gdzie oni mieszkają. Innym sposobem takiej migracji przymusowej jest deportacja. Tak? Państwo wydala cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej, najczęściej wtedy, kiedy cudzoziemiec nie ma papierów pozwalających mu być w kraju, czyli wizy czy jakiegoś pozwolenia na pobyt, albo wtedy, kiedy popełni jakieś przestępstwo. No takim najbardziej chyba kojarzonym z migracjami przymusowymi
działaniem jest uchodźstwo, tak? Czyli to jest stały lub czasowy pobyt poza granicami własnego państwa i on może być spowodowany wojną albo prześladowaniami. I uwaga, to jest taki bardzo ważny case, ja o tym będę jeszcze później mówić, że ludzie też mogą opuszczać miejsca swojego zamieszkania z przyczyn środowiskowych. Ten element nie jest zawarty w najważniejszym dokumencie dotyczącym uchodźców, czyli konwencji genewskiej z 1951 roku, ale teraz bardzo dużo się mówi o tak zwanych uchodźcach środowiskowych i ja o nich jeszcze trochę powiem. Są jeszcze takie dwa terminy związane z migracjami przymusowymi. To jest po pierwsze relokacja. Pewnie część z Was dużo słyszała o relokacji w okolicach 2015 roku, kiedy nasz rząd nie zgodził się na przyjęcie właśnie na relokację uchodźców. I to jest przenoszenie uchodźców w ramach państw Unii Europejskiej. Głównie ci uchodźcy są przenoszeni z Grecji i Włoch i z danych, słuchajcie, które znalazłam w UNHCR-u, czyli ONZ-owskiej agendy do spraw uchodźców, w 2019 roku do 30 października prawie 35 tysięcy uchodźców było relokowanych głównie z Grecji i Włoch do takich państw jak Francja, Szwecja i Wielka Brytania oraz Niemcy. Jeśli chodzi o przesiedlenia, to jest przenoszenie ludzi, którzy są poza granicami Unii Europejskiej do krajów Unii Europejskiej. Najczęściej są to ludzie przenoszeni z Libii, Turcji, Jordanii i Libanu. No i pewnie jak się domyślacie, to są głównie Syryjczycy. Jest też trochę Irakijczyków i Afgańczyków. I w 2019 roku ponad 37 tysięcy osób zostało z tych państw przeniesionych właśnie do Unii Europejskiej, czyli mamy około 80 tysięcy uchodźców, którzy trafili do różnych państw Unii Europejskiej, do Polski nie trafili. No i krótko, pewnie część z Was słyszała już wiele razy tą definicję, kim jest uchodźca. Ja tutaj specjalnie zaznaczałam zewnętrzny, dlatego że to są ludzie, którzy przekroczyli granice, bo się objawiają prześladowań z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych albo przynależności do jakiejś grupy społecznej. No i kraj, w którym żyją, którego są obywatelami, nie zapewnia im ochrony z różnych przyczyn. Tak? To mogą być takie przyczyny jak wojna, ale też jakieś przyczyny instytucjonalne, kiedy na przykład takim case'em bardzo ciekawym jest przyznawanie statusu uchodźcy kobietom polskim w Kanadzie. Kanada przyznaje mniej więcej 2-3 statusy uchodźcy kobietom polskim. Jak myślicie, dlaczego? Jak to jest, że polskie kobiety dostają status uchodźcy w Kanadzie? Jakieś pomysły? Aborcja? No nie, ale trochę w tą stronę. To chodzi o prawa kobiet, łamanie praw kobiet. Też bym chciała, pani Danuta. No kto by nie chciał żyć w Kanadzie, prawda? Słuchajcie, generalnie kobiety, które dostają status uchodźcy czy uchodźczyni, to są kobiety, które doświadczają przemocy domowej. A ponieważ Polska do tej pory nie ratyfikowała konwencji o ochronie praw kobiet, czyli Kanada uważa, że kobiety w Polsce, które doświadczają przemocy domowej, nie są chronione przez państwo, czyli państwo nie zapewnia im opieki i na tej zasadzie przyznają im status uchodźcy. Tak? Jeżeli kobieta na przykład jest bita, tak, i szuka gdzieś ochrony, a policja co, zakłada niebieską kartę i nic nie robi, kobieta nadal doświadcza przemocy, może się ubiegać o status uchodźcy w Kanadzie. To jest bardzo ciekawy case, pokazujący, że nie tylko wojna jest przyczyną nadawania statusu uchodźcy. Ale słuchajcie, mamy też uchodźców wewnętrznych i to jest grupa, o której się dość mało, słuchajcie, mówi. To są jakieś odgłosy z zewnątrz. To są osoby, słuchajcie, które nie przekraczają granic swojego kraju, ale przemieszczają się w ich ramach, no i opuszczają swój dom, dlatego że chcą uniknąć skutków jakiegoś konfliktu zbrojnego, czy jakiejś przemocy, tak jak mówiłam o kartelach, czy też naruszeń praw człowieka, klęsk żywiołowych, prawda, jakichś huraganów.
I to jest bardzo duża grupa. Uchodźcy wewnętrzni stanowią około 40 milionów w ogóle uchodźców. To jest prawie połowa wszystkich uchodźców na świecie. Wam za chwilę pokażę dokładnie te dane. I najwięcej, słuchajcie, uchodźców wewnętrznych jest w Syrii, Demokratycznej Republice Konga, w Sudanie Południowym i Etiopii. To są ludzie, którzy nie opuścili granic swojego państwa, ale żyją w zupełnie innych terenach niż do tej pory. No i mamy uchodźców klimatycznych, którzy nie są w żaden sposób opisani prawnie i tak naprawdę nie mają żadnej prawnej ochrony, ale to są ludzie, którzy są zmuszeni do opuszczenia właśnie swojego środowiska życia, tak, na stałe lub czasowo ze względu na przykład na jakieś klęski żywiołowe albo ze względu na jakieś zakłócenia środowiska, które są spowodowane przez człowieka, na przykład rozlała się ropa, tak, albo na przykład została jakoś zatruta ziemia jakimiś chemikaliami, nie można tam żyć, nie można hodować roślin i trzeba stamtąd uciekać. To jest niesamowite, słuchajcie, bo o tych uchodźcach klimatycznych dość mało się jeszcze mówi, a liczby są po prostu zaskakujące. Ja wam teraz pokażę taką mapę. Trochę, ja wiem, że nie za dużo na niej widać, ale słuchajcie, te pomarańczowe kropki to są uchodźcy wewnętrzni, którzy musieli opuścić swoje kraje, znaczy swoje miejsce zamieszkania ze względu na jakieś konflikty zbrojne, prawda, jakieś działania przemocowe, a niebieskie, słuchajcie, kropki to są wszystkie katastrofy naturalne. Najwięcej takich uchodźców klimatycznych mamy w Chinach, to jest 4,5 miliona, ale też Filipiny, Kuba. I uwaga, to jest bardzo zaskakujące. Ja jak przygotowywałam tą prezentację, to mnie to uderzyło. Zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych mamy prawie 1,7 miliona uchodźców klimatycznych. Jak myślicie, kto to jest? Skąd tam się wzięli uchodźcy klimatyczni w Stanach Zjednoczonych, w takim rozwiniętym kraju? Dokładnie tak, pani Agnieszka pisze, że ofiary huraganów. To są właśnie ofiary huraganów, na przykład ten słynny huragan Katrina, tak, który zniszczył cały Nowy Orlean. No i zobaczcie, jest bardzo dużo uchodźców właśnie klimatycznych tutaj na tych wyspach na Morzu Karaibskim, tak, Haiti czy Puerto Rico ostatnio zostało zaatakowane właśnie takimi klęskami żywiołowymi. Tak, pożary w Kalifornii również. Uchodźstwo, co jest ciekawe, widzicie, dotykasz też krajów rozwiniętych ze względu właśnie na te katastrofy naturalne. Ci uchodźcy klimatyczni nie są w żaden sposób chronieni prawnie. Ci, którzy się przenoszą ze względu na różnego rodzaju konflikty, są chronione przez UNHCR, czyli właśnie agendę ONZ do spraw uchodźców. No i słuchajcie, trochę danych, tak jak mówiłam, zobaczcie, obecnie, to są dane z 2018 roku, 70 milionów ludzi żyje poza miejscem swojego zamieszkania. Większość, tak jak mówiłam, ponad 41 milionów, to są ludzie, którzy żyją w ramach granic swojego państwa, ale nie w miejscu swojego zamieszkania. Prawie 26 milionów to są uchodźcy, którzy żyją właśnie poza granicami swojego państwa, uchodźcy zewnętrzni. 3,5 miliona osób teraz się ubiega o ochronę międzynarodową w różnych państwach. I to coś ciekawe, bo mówi się, że ci wszyscy uchodźcy przyjeżdżają do Europy. Jak zobaczycie, 80% uchodźców, którzy żyją poza swoim krajem, żyje w krajach sąsiednich. Czyli na przykład Syryjczycy migrują do Turcji, do Libanu, do Jordanii, a nie do 20% tylko migruje do jakichś krajów dalszych. Największość uchodźców, zobaczcie, pochodzi z Syrii, Afganistanu albo Sudanu Południowego, to jest prawie 60% wszystkich uchodźców. I takie ostatnie dane, gdzie jest ich najwięcej, Turcja przyjęła prawie 4 miliony uchodźców i to są Syryjczycy, ale też Pakistan, to są ludzie z Afganistanu, Uganda, Sudan, no i Niemcy przyjęli ponad milion uchodźców.
Wiem, że tutaj dokładnie nie widać, słuchajcie, pewnie jak dostaniecie prezentację, to sobie jeszcze to wszystko przybliżycie. To są dane znowu z 2018 roku, jak to wygląda w Europie. Więc tutaj na samej górze widać, że 2015-16 rok to był czas, gdzie najwięcej osób chciało się ubiegać o status uchodźcy. Więc widać, że ta liczba spada. W 2018 roku prawie 600 tysięcy osób chciało dostać status uchodźcy w Europie. No i głównie to są właśnie ludzie, tak jak mówiłam, Syria, Afganistan i Irak. To są bardzo duże liczby. No i kto przyjmuje? Niemcy, Francja, no i w Grecji mamy mnóstwo uchodźców, oni są relokowani. Większość oczywiście to są mężczyźni, dlatego że przyprawa przez morze, większość tych uchodźców przepływa przez morze, nie przechodzi przez ląd. To jest bardzo niebezpieczna podróż. Poza tym, żeby w ogóle dostać się, słuchajcie, na te łódki, bardzo często trzeba miesiącami siedzieć w Turcji czy w Libii, jeżeli to jest ta migracja z Afryki subsaharyjskiej. Ludzie potrafią siedzieć po 2 lata zbierając pieniądze na wybrzeżu libijskim, żeby można było przepłynąć do Europy, więc jest to niebezpieczna podróż i najpierw rzeczywiście w większości wyruszają mężczyźni, bo kobiety też są narażone na przemoc seksualną, na jakieś wykorzystywanie, na handel ludźmi, dlatego rzeczywiście te liczby są mniejsze. A jak to jest w Polsce? Słuchajcie, Polska, tak się bardzo boimy uchodźców, a tak naprawdę dane, słuchajcie, z Polski pokazują, że mamy około 5 tysięcy osób, które są w Polsce obecnie, które są objęte ochroną międzynarodową. To są różne typy ochrony międzynarodowej. Status taki uchodźcy, taki czysty, który jest w konwencji genewskiej, to jest trochę ponad 1000 osób, ale jeszcze słuchajcie, z takich ciekawych danych znalazłam, że w 2018 roku 434 osoby dostały w Polsce jakiś typ ochrony międzynarodowej. Do 30 października 2019 roku tą ochronę międzynarodową dostało 263 osoby, ale słuchajcie, odrzucono w 2018 roku 4250 wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej i wydalono te osoby z Polski. W 2019 to było ponad 3500 wniosków. Te decyzje były albo negatywne, albo umorzone. Więc tak naprawdę Polska nie wpuszcza uchodźców. To, co jest jeszcze ważne, słuchajcie, myślę, że warto o tym powiedzieć. Na granicy polsko-białoruskiej w Brześciu koczuje bardzo wiele osób, głównie z krajów kaukaskich oraz z Tadżykistanu, w którym obecnie mniejszość muzułmańska jest prześladowana. I Straż Graniczna w Brześciu bardzo często nie wpuszcza osób, które chcą ubiegać się o status uchodźcy. Prawo międzynarodowe mówi, że jeżeli ktoś stanie przed takim strażnikiem granicznym i powie, że chce się ubiegać o status uchodźcy, obowiązkiem takiej osoby jest przyjąć ją i później w kraju, na przykład w Polsce, zaczyna się cała procedura sprawdzania i ewentualnie przyznawania statusu uchodźcy. W Brześciu obecnie Straż Graniczna na takie hasło, na powiedzenie chce się ubiegać o status uchodźcy, nie wpuszcza tych ludzi i tym samym łamie prawo międzynarodowe. To jest bardzo jakby duży taki case, o którym w mediach polskich jest bardzo cicho. No i słuchajcie, no właśnie, czy ci strażnicy graniczni waszym zdaniem powinni mieć możliwość właśnie zatrzymywania tych ludzi? Nie, ty nie wiedziesz, ty wiedziesz. Czy ludzie jednak powinni mieć możliwość przekraczania granic państwowych bez żadnej kontroli? Jak wy uważacie? Granice są potrzebne, czy nie są potrzebne? Pani Danuta pisze nie. Nie powinni. Nie zawsze. A kiedy? Urzędnik nie powinien decydować, tylko sąd. Aha. Ludzie nie powinni mieć możliwości przekraczania granic, tak? W wyniku wojny powinni mieć.
Jeszcze ktoś pisze, słuchajcie. Należy sprawdzać ludzi, ale im pomagać. Aha, czyli jednak jesteście za tym, żeby granice w jakiś sposób były kontrolowane. A dlaczego? Co daje kontrolowanie granic, waszym zdaniem? Regulacje prawne w celu ochrony, żeby chronić nasze bezpieczeństwo, aha. Ze względu na terroryzm, No słuchajcie, widzę, że tutaj się pojawia właśnie taki dyskurs sekuratyzacji, czyli dbania o bezpieczeństwo. I zobaczcie, generalnie mobilność jest prawem człowieka. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest zapisane, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa. Więc przemieszczanie się, zmienianie miejsca zamieszkania, opuszczenie swojego kraju i powrócenie do niego jest prawem człowieka. To prawo potwierdzone jest w wielu innych międzynarodowych paktach, konwencjach, na przykład Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych znowu powtarza mniej więcej to, co pojawiło się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dodaje, że na przykład człowiek nie może samowolnie być pozbawiony wjazdu do swojego własnego państwa, tak? Czyli nie można z kogoś uczynić bezpaństwowca i powiedzieć nie, teraz ciebie nie wpuszczamy. Tak samo to jest konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, to jest konwencja unijna. Ona znowu powtarza to, że każdy może się poruszać, ale dodaje, zobaczcie tutaj trzeci punkt, że korzystanie z tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym właśnie z uwagi na bezpieczeństwo państwa i publiczne, utrzymanie porządku publicznego, zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia, moralności, ochronę praw człowieka i wolności innych. Czyli już tutaj na poziomie unijnym mówimy, ok, ludzie się mogą przemieszczać, ale my też mamy prawo ich kontrolować. I artykuł jeszcze czwarty, ten sam na dole, zobaczcie, mówi też, że nie można zbiorowo wydalać cudzoziemców. Czyli każdy case, każdego człowieka trzeba rozpatrzyć osobno. No też Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności też mówi o prawie do swobodnego przemieszczania się, no ale oczywiście trzeba być legalnie na terytorium państwa. Zasy porozmawiamy o tym, co to znaczy być legalnie. Odwołując się do tego prawno-człowieczego dyskursu, jest ruch otwartych granic. To są luźno ze sobą powiązane organizacje formalne i nieformalne, które właśnie działają na rzecz swobodnego przepływu osób między państwami bez żadnych ograniczeń. No i to się łączy z takimi argumentami. Niektórzy jakby argumenty mają przeciwko otwartym granicom. Dlaczego? I tutaj się trochę powtarza. Tutaj się trochę, słuchajcie, powtarzają wasze argumenty, po prostu, że kontrola ruchu granicznego jest takim instrumentem do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Tak jak wyście pisali, czyli ten dyskurs sekuratyzacji, kontrolujemy, kto przyjeżdża, sprawdzamy, czy to nie są jakieś terroryści, czy oni nie zrobią nam krzywdy. Też argumenty przeciwko otwartym granicom, słuchajcie, mówię, to jest taki ciekawy case, że jeżeli będziemy kontrolować granice i nie będziemy wszystkich wpuszczać, to zarówno globalne południe, jak i północ będą musiały w jakiś sposób zarządzać swoją polityką demograficzną. Czyli nie będziemy ściągać ludzi do siebie, tylko no będziemy próbować jakby reprodukować się w ramach granic swojego państwa. To się wiąże z kolejnym, myślę, bardzo ważnym też w edukacji globalnej takim punktem dotyczącym tego, że otwarte granice będą powodować drenaż mózgów, czyli wyciąganie specjalistów z tych krajów globalnego południa do globalnej północy. Tu jest case na przykład lekarzy z Białorusi. Ostatnio prezydent Białorusi powiedział, że Polska zabiera wszystkich lekarzy i oni zostają bez nich. I to jest argument za tym, żeby jednak nie wszyscy mogli przyjeżdżać, no bo wtedy te kraje globalnego południa zostaną bez specjalistów różnych. No ale z drugiej strony mamy argumenty za otwartymi granicami. I słuchajcie, one mówią o tym, że generalnie zamknięcie granic wcale nie powstrzymuje migracji. Nie? Tutaj jest case na przykład zamykania granicy amerykańsko-meksykańskiej, gdzie niby jest ogromna kontrola,
ale jest też przemoc, ludzie umierają, tam, prawda, granica jest na pustyni, oni przechodzą, gdzieś tam się gubią i tak naprawdę te granice nie sprawiają, że mniej ludzi migruje, ale sprawiają na przykład, że, prawda, toną na Morzu Śródziemnym. Też jest taki case, że otwarte, tutaj nie powinni narzucać swojej religii norm, niech przyjeżdżają, tylko że powinni się asymilować. Myślę, że na końcu mogę się trochę do tego odnieść, ale chciałabym jeszcze omówić te argumenty za otwartymi granicami. Więc mówi się, że jeżeli otworzymy granice, to się zmniejszy generalnie światowe ubóstwo, no bo ludzie będą pracować w krajach globalnej północy i będą wysyłać pieniądze do swoich krajów. I słuchajcie, rzeczywiście tak się dzieje, ja sprawdziłam. I na przykład, słuchajcie, 17% PKB Palestyny, czyli 2 miliardy 600 tysięcy milionów, to są pieniądze, które są przysyłane przez emigrantów palestyńskich do Palestyny. W Libanie na przykład to jest 13%. 7% marokańskiego PKB to są właśnie też pieniądze z transferów pieniężnych z globalnego południa, więc ludzie, którzy są za otwartymi granicami, mówią, zobaczcie, będą te transfery, te kraje się będą rozwijać. Ważny jest też trzeci punkt, że otwarte granice będą powodować, że ludzie będą w sposób bezpieczny mogli wrócić do domu, będą mogli podróżować. Mamy wiele osób, które na przykład w Stanach Zjednoczonych, które nie mają uregulowanego statusu, nie mają na przykład pozwolenia na pobyt, nie mają karty pobytu, chcą na przykład wrócić do domu i później znowu pojechać do Stanów Zjednoczonych, muszą się narażać na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, żeby przekroczyć tą granicę. Takim case'em etycznym jest to, że tak jak właśnie mówiła Sejla Ben Habib, że jakaś granica, jakaś linia sprawia, że ktoś ma prawa człowieka, a inny ktoś nie ma praw człowieka. No, żyjemy w jednym kraju, gdzie są prawa człowieka, w innym ich nie ma i tylko dlatego, że ktoś się znalazł po nieodpowiedniej stronie linii, jest ich pozbawiony, więc jest to nieetyczne. No i ostatni taki punkt, mówię o tym, że jeśli towary i usługi mogą generalnie swobodnie przepływać przez granice, no to ludzie, którzy je wytwarzają, też powinni mieć taką możliwość. I z tymi wszystkimi argumentami łączy się też takie bardzo ważne hasło, że nikt nie jest nielegalny. To jest taki też ruch, on jest bardziej ideowo ze sobą powiązany niż organizacyjnie, no i on działa na rzecz praw nieudokumentowanych migrantów. Kiedyś się mówiło o nich nielegalni, ale właśnie jakby ten ruch pokazuje, że człowiek nie może być nielegalny. On może nie mieć dokumentów legalizujących jego pobyt, ale sam człowiek ze swoją godnością nie może być nielegalny. Więc według właśnie członków tego ruchu brak dokumentów, które potwierdzają legalność bycia w kraju, nie może być warunkiem praw człowieka, bo prawa człowieka przysługują każdemu, niezależnie od tego, jakie ma papiery. No i oni organizują liczne akcje społeczne, jakieś performatywne, organizują protesty właśnie takie rzecznicze. No i w Polsce częścią takiego ruchu są takie organizacje, na przykład jak Dom Otwarty, Chlebem i Solą, czy na przykład Refugee Welcome. I na koniec, słuchajcie, chciałabym trochę z wami porozmawiać, zbierając już tą całą wiedzę, którą jakoś wam tam przekazałam, w jaki sposób rozmawiać z uczniami, uczennicami o uchodźstwie, o tych granicach? Czy wy macie w ogóle jakieś doświadczenia związane z rozmową o tych tematach? Uczniowie się boją. A czego się boją, Agnieszka? Bo to jest bardzo trudny temat. Ja pracuję ze studentami, ze studentkami i też bardzo trudno jest rozmawiać. Boją się ataków terrorystycznych, aha, terroryzmu. A wy w ogóle rozmawiacie z nimi o takich tematach? O dzieciach z Ukrainy, które są w szkole w Polsce, aha. Mamy to na geografii w podstawie, ale oni niekoniecznie chcą. Rozmawiamy na etyce. A o czym z nimi rozmawiacie? Jak z nimi rozmawiacie? Jakie tematy podejmujecie? Czy to jest łatwe z nimi rozmawiać, czy trudne? A 10% mojej klasy to Ukraińcy. Słyszę od rodziców z mediów o zagrożenie. Aha.
Tak, teraz się, słuchajcie, dużo znowu dzieje, jest taki duży ruch uchodźczy. Słuchajcie, dlaczego, ja już trochę mówiłam na początku, ale powtórzę, dlaczego warto podejmować ten temat? Tak, obecnie on już nie jest taki medialny, jak był w latach 2015-2016, gdzie wszystkie media grzmiały, że tutaj nie do nas uchodźcy, przywiozą choroby, inne media mówiły nie, trzeba ich przyjmować, trzeba pomagać. No, ale badania pokazują, że mimo, że ten temat trochę zniknął z takiego głównego nurtu, to właśnie ci najmłodsi Polacy i Polki nadal stanowią taką grupę, która jest najbardziej niechętna uchodźcom, a generalnie uchodźcy są łączeni razem z migrantami w taką jedną dużą grupę. A cały czas, tak jak mówiłam, głównie przypływają, przyjeżdżają do Europy uchodźcy. I drogą morską, słuchajcie, w 2019 roku do tej pory, do końca października, przybyło ponad 83 tysiące uchodźców, a 1000 osób ponad utonęło. Czyli mimo, że o tym się tak dużo nie mówi, to te migracje przymusowe nadal się dzieją i nadal ludzie przypływają do Grecji, do Włoch i nadal giną. I to, co mówiłam, też się pojawiały tutaj, ktoś z Was powiedział o Kurdach. Rzeczywiście teraz mamy nowy kryzys humanitarny. Po ataku Turcji na kurdyjską Rożawę, to jest północna Syria, mamy około 100 tysięcy uchodźców. Większość to są uchodźcy ci wewnętrzni, ale już widać, że zaczynają się ruchy w stronę Europy. No i teraz jest case, czy my ich przyjmiemy, jak ich przyjmiemy, ile osób utonie, ilu osobom się uda dotrzeć do Europy. Więc naprawdę warto podejmować ten temat, bo uchodźcy tak naprawdę łączą się z tematem w ogóle migracji. A tak jak wy piszecie, mamy sporą też migrację, to nie są do końca uchodźcy. Mamy migrację z Ukrainy. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest około 2 milionów Ukraińców i Ukrainek. Bardzo dużo, czasami właśnie tak się zdarzają takie klasy, że macie po kilka osób z Ukrainy. No i często pojawiają się pewne napięcia międzykulturowe, nie? Więc w jaki sposób w ogóle rozmawiać? To jest ważne, bo ja uważam, że w ogóle tą tematykę można poruszyć w ramach praktycznie każdego przedmiotu czy jakichś zajęć pozalekcyjnych. No i to, co jest ważne, no to oczywiście trzeba dać uczniom taką przestrzeń do własnej refleksji i krytycznej analizy, ale trzeba też znać narzędzia do pracy z tą tematyką. I bardzo w ogóle ważne jest, zanim zaczniecie z uczniami rozmawiać, to sobie zadać kilka takich pytań. Po pierwsze, jaki jest mój stosunek do uchodźców, czy w ogóle do migrantów? Czy jestem za przyjmowaniem, czy jestem za nieprzyjmowaniem, żeby sobie stworzyć własne jakąś opinię na ten temat. No i trzeba się zastanowić też, trochę o tym pisaliście, czy łatwo, czy trudno jest mówić na ten temat. Czy jesteście w stanie rozmawiać z uczniami? Oczywiście najważniejsze jest zadać sobie pytanie, czy w ogóle macie wiedzę merytoryczną na ten temat, tak, dotyczącą migracji przymusowych, czy w ogóle migracji. Czy macie takie poczucie, że jesteście w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania uczniów albo ich gdzieś tam przekierować, żeby znaleźli jakieś inne źródła? Trzeba się też zastanowić, które źródła są wiarygodne. Wy musicie sobie jakby trochę sami poszukać. Ja wam za chwilę pokażę kilka takich źródeł, moim zdaniem, dość wiarygodnych. I warto je znaleźć, zanim zaczniecie rozmawiać z uczniami. Bardzo ważny jest też taki case emocjonalny. Temat uchodźców porusza, czy migrantów, bardzo wiele emocji. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteście w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Ja często mam tak, jak rozmawiam ze swoimi studentkami, z którymi się nie zgadzam, tak? One są na przykład bardzo mocno przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Jest pytanie, czy jestem w stanie zapanować nad własnymi emocjami, nad tym, co czuję, żeby jakoś nie wybuchnąć, żeby nie powiedzieć nie, ty gadasz jakieś głupie rzeczy. Więc musicie też pomyśleć o tym, jak sobie poradzić i przerobić ten temat emocjonalnie. No i ostatnia rzecz, no to w ogóle taka trochę metodyka. Czy wy jesteście w stanie dać uczniom właśnie to miejsce na przestrzeń, na dyskusję, na ich zdanie? No i czy w ogóle znacie takie metody, które ich mogą zaangażować? Bo tak jak piszecie, nie zawsze uczniowie chcą na ten temat rozmawiać, a często ten dyskurs antymigrancki, szczególnie jak w szkole
są jakieś dzieci migranckie, gdzieś tam podskórnie istnieje. Dzieciaki mają uprzedzenia, właśnie biorą je na przykład z domów, tak, z telewizji, tak jak piszecie, i gdzieś to między słowami te napięcia istnieją, więc warto bardzo o tym rozmawiać. Ja wam pokażę dwa, myślę, takie bardzo fajne materiały. W newsletterze też trochę więcej wam ich przysyłam. Więc jest cały taki projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej, rozmawiajmy o uchodźcach. Oni wydali cztery takie dość spore publikacje, też robione wspólnie z uchodźcami i uchodźczyniami. W tych publikacjach, nie wiem czy je znacie, ale w tych publikacjach znajdziecie i gotowe scenariusze zajęć, lekcji do różnych przedmiotów i też na różnym poziomie edukacyjnym, od takich najmłodszych klas edukacji wczesnoszkolnej do szkoły ponadpodstawowej. Znajdziecie też porady metodyczne, jak właśnie rozmawiać, jak angażować uczniów, jak poruszać ten temat, co może być trudne. Na stronie też Rozmawiajmy o uchodźcach znajdziecie mnóstwo różnych materiałów, filmów, publikacji, które też mogą być pomocne w tym, żeby jakoś poruszyć ten temat. Drugim, myślę, też takim ciekawym poradnikiem jest wydany przez Fundację Nomada właśnie taki cały zestaw scenariuszy lekcji i warsztatów, który się nazywa Marhaba, uchodźcy i uchodźczynie. Nie wiem, czy... O, tego nie znam, pisze pani Dorota. To jest w ogóle bardzo ciekawa publikacja, bo ona była tworzona, słuchajcie, razem z Wrocławskim Centrum Kulturowym Muzułmańskim, więc też włączono właśnie tutaj grupę muzułmanów w to, żeby razem tworzyli z Fundacją Nomada ten podręcznik, więc mamy też trochę takiej eksperckiego punktu widzenia i też punkt widzenia samych migrantów. Jest to naprawdę bardzo fajna publikacja, ona jest dostępna online, ja wam w newsletterze podeślę link do tego. Można też do nich napisać i oni rozsyłają te podręczniki, więc warto też się do nich odezwać. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, słuchajcie, dla tych z was, którzy pracują z młodszymi dzieciakami, warto, słuchajcie, spojrzeć do książek, które się pojawiły na polskim rynku, dotyczące właśnie migracji, dotyczące tematu uchodźców. I słuchajcie, ja wam podam kilka takich tytułów, które uważam, że warto wpleść w edukację właśnie takich najmłodszych dzieci. Nie wiem, czy je znacie, więc pierwsza książka to są Pudle i frytki. To jest książka szwedzkiej autorki. Mamy też taką książkę dla naprawdę małych dzieci, Basia i kolega z Haiti. Kolejne książki, na przykład Chłopiec z Lampeduzy, Chyba nowe serce. Mamy też książkę o migracji z Ukrainy, ona się nazywa Teraz tu jest mój dom. I warto, słuchajcie, warto też te książki trochę używać w taki krytyczny sposób, ponieważ one rzeczywiście pokazują taki obraz uchodźcy, który gdzieś tam pojawia się w dyskursie prouchodźczym, że oni uciekają przed wojną, przepływają przez morze i potem przyjeżdżają do tej Europy, gdzie im się tak żyje super, ale warto też spojrzeć na to, że ten obraz uchodźcy tam w tych książkach jest bardzo taki też stereotypowy. Ci uchodźcy są biedni, niedecyzyjni, a my tutaj Europejczycy im pomagamy. Więc taka krytyczna analiza też książek z dzieciakami i spojrzenie trochę bardziej refleksyjnym okiem, myślę, że sprawi, że używanie tych książek naprawdę będzie pomagało w zrozumieniu tego, kim jest uchodźca i też jak my ich przedstawiamy. Tak, widzę jeszcze, my mamy komiks Daleko od domu. Jest jeszcze taka książka Podróż. Ona jest głównie, tam jest mało tekstu, jest bardzo dużo ilustracji. To jest na razie jedyna książka na polskim rynku, właśnie dla dzieci takich młodszych, która została oparta na rzeczywistych historiach uchodźców i uchodźczyń. Autorką tego jest Szwedka o migranckich korzeniach, która w ramach zaliczenia
swoich studiów, ona jest graficzką, stwierdziła, że pójdzie do ośrodka dla uchodźców, porozmawia z nimi, zrobi taką syntezę i tak bardzo wizualnie pokaże, w jaki sposób wyglądają migracje, więc tą książkę też Wam, słuchajcie, polecam. Tak, jest jeszcze powitalnik dla dzieci muzułmańskich o Polsce po arabsku. Słuchajcie, myślę, że teraz jest ten czas, myślę, że się właśnie w godzinie zmieściłam, gdzie możemy trochę porozmawiać, możecie pozadawać pytania, mogę coś wyjaśnić, więc czekam na Wasze jakieś komentarze czy pytania. Ja włączę teraz pytań. Aha, dobra. Na chwilę, jakbyśmy wrócili do prezentacji, slajd 17, było pytanie, jakie jest źródło tego, o tutaj. Aha, tutaj na dole, to jest infografika Eurostatu, tak, czyli europejskiej, unijnej organizacji, która zajmuje się statystykami. Na dole jest źródło, macie tam link do tej strony. No tak, nie można tego skopiować, ale jak widzicie tam, jak napiszecie Eurostat i Asylum Seekers, czyli osoby poszukujące ochrony międzynarodowej i wejdziecie w grafikę googlowską, to powinno Wam się to pokazać. Tu mamy takie może nie pytanie. Aha, komentarz. Aha. Jasne, no właśnie to jest bardzo świetny pomysł, słuchajcie, żeby w ogóle zapraszać osoby, żeby nie mówić o innych, bez innych, tylko dawać im głos. Więc jeżeli znacie jakichś migrantów, którzy mogą przyjść do Was do szkoły, poopowiadać o swoich doświadczeniach, to jest dużo lepsze niż robić jakieś na przykład warsztaty o jakiejś kulturze, tak? Najlepiej o swojej kulturze i o swoim życiu opowie osoba, która tego doświadczyła. Jakieś jeszcze? Jak poradzić sobie tak z własnymi emocjami, gdy spotykamy się? Aha, no właśnie, jak poradzić sobie z własnymi emocjami, gdy spotykamy się z emocjonalną, agresywną wypowiedzią o uchodźcach? Słuchajcie, to jest bardzo trudne, dlatego przed w ogóle taką pracą z uczniami, uczennicami warto sobie naprawdę przepracować własne emocje i starać się mówić merytorycznie. Tak, jakby zadawać pytania, a skąd na przykład wiesz, że uchodźcy to terroryści? Podaj mi jakieś dane, tak? Mieć mocne argumenty oparte na faktach. I na przykład takim bardzo dobrą bazą wiedzy jest taka strona Uchodźcy Info, gdzie macie mnóstwo definicji, danych o uchodźcach. Tak, forum migracyjne też widzę tutaj się pojawiło, więc jakby ta strona, do której też podaję link, słuchajcie, w newsletterze, naprawdę pozwala jakby zaopatrzyć się w taką wiedzę bardzo merytoryczną. Tak samo te wszystkie poradniki z cyklu Rozmawiajmy o uchodźcach też nam dają bardzo konkretną wiedzę. Więc jakby agresywne, emocjonalne wypowiedzi, z nimi ja sobie przynajmniej tak radzę, że zadaję bardzo merytoryczne pytania i to zazwyczaj rozbraja taką osobę. Oczywiście, jeżeli ktoś po prostu nienawidzi uchodźców, nienawidzi migrantów, no to też nie ma co z nim wchodzić w jakąś dyskusję. Jeżeli on właśnie cały czas jest agresywny i jakby nie chce w ogóle rozmawiać. Nie? Czasami po prostu nie można zmienić czyichś postaw. Też musimy się jakby z tym pogodzić. Chociaż to jest trudne, słuchajcie. Żywa biblioteka w moich miastach i wsiach jest nie do zrobienia.
Słuchajcie, jest taka fundacja, która właśnie zajmuje się żywymi bibliotekami i oni organizują w różnych miejscach. Można się do nich odezwać i oni przywiozą te książki. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, na czym polega żywa biblioteka. Tak, za darmo oni to często robią. Żywa biblioteka polega na tym, że naszymi książkami są ludzie, różni ludzie, z którymi po prostu wypożycza się tą książkę, siada się z taką osobą i rozmawia. To mogą być, nie wiem, cudzoziemcy, to mogą być osoby bezdomne, to mogą być, nie wiem, osoby z jakimiś problemami psychicznymi, z niepełnosprawnością, jakieś osoby, nie wiem, na przykład niebinarne seksualnie. Siadamy z nimi, wypożyczamy tą książkę i rozmawiamy i to jest super, super, słuchajcie, sposób, żeby jakby rozbroić też taką naszą obawę przed tymi osobami. Tutaj widzę, jaka to jest fundacja, słuchajcie, ja sobie zapiszę, sprawdzę i w newsletterze Wam prześlę też link do tej fundacji. Dobra? O właśnie, tutaj Anna już podała, Żywa Biblioteka Polska.pl, super. Dalej, słuchajcie, pytania. Aha, no ja się bardzo, słuchajcie, cieszę, tych materiałów jest dużo, dużo więcej, bo rzeczywiście w 2015-16 roku, kiedy zaczął się taki bardzo agresywny dyskurs antyuchodźczy, wiele organizacji, właśnie Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Ocalenie, taka nieformalna grupa Chlebem i Solą, Dom Otwarty, zaczęła też Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie, czy ta Fundacja Nomada zaczęła jakby tworzyć bardzo wiele materiałów nie tylko dla uczniów i uczennic, ale też na przykład tworzyć różne warsztaty dla osób dorosłych. Ja takim moim ulubionym warsztatem, słuchajcie, jest taki warsztat hidżabowy, gdzie głównie dziewczyny, ale też chłopaki zakładają na siebie stroje, głównie muzułmańskie, ale nie tylko. Wiążemy chusty w różnych stylach. Na przykład na modłę żydowską, bo niektóre Żydówki ortodoksyjnie też zakrywają włosy i w tym czasie jakby rozmawiamy o tym, kto nosi chustę, dlaczego nosi chustę, dlaczego nie nosi chusty, więc to też jest taki pewien pomysł na oswajanie tego tematu. Ja mam takie doświadczenia, słuchajcie, że na początku dziewczyny boją się w ogóle dotknąć tego kawałka materiału, bo myślą, że jak go założą na głowę, to pyk, stają się, słuchajcie, terrorystkami. I bardzo jest takie ciekawe obserwowanie, jakby oswajają się z tym i jak w końcu zakładają, to się okazuje, że to jest zwykły kawałek materiału, nie? I część z nich naprawdę wygląda świetnie. One w ogóle są zachwycone, jak wyglądają, bo najczęściej te chusty, wiecie, wyciągają jakby oczy, piękną twarz i nagle się okazuje, że takie noszenie chusty jest świetne. Ja robiłam taki warsztat na przykład na Woodstocku, gdzie dużo wiązałyśmy na przykład turbanów, bo też część muzułmanek, czy też na przykład kobiet w Afryce wiąże takie turbany i dziewczyny mówi, wow, no to jest super, w ogóle będę w tym chodzić, bo wyglądam świetnie, nie? Tak, właśnie, ja łączę temat. Aha, kwestia jest taka, że wzrosła nasza świadomość odnośnie praw człowieka, wzrosła wiedza, ilość informacji, chcemy jakby troszkę zatrzymać stan granic, bo ich zmiana kojarzy się z wojną i niebezpieczeństwem. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. No słuchajcie, dużo zależy od nas, tak? Ja myślę, że bardzo ważnym case'em, o którym trzeba mówić, jest ten case Brześcia, bo tam są łamane prawa człowieka, tam naprawdę bardzo dużo ludzi czeka, koczuje od wielu miesięcy i to jest tak, że nie wsiadają do pociągu, próbują przejechać, Straż Graniczna ich zatrzymuje, po kilkanaście razy próbują przejechać tym pociągiem i poprosić, żeby jakby dostać status uchodźcy, oczywiście oni od razu go nie otrzymują i tak naprawdę wiele, bo to głównie kobiety, wiele kobiet opowiada, że tak naprawdę już któryś raz tam jechały i nagle strażnik graniczny ich wpuścił.
Więc ja myślę, że to jest bardzo ważny case, o którym trzeba mówić. Ja też mogę, to sobie zapiszę, słuchajcie, żeby przesłać wam jakieś takie linki mówiące o tej sprawie, bo tam naprawdę mamy do czynienia z takim kryzysem humanitarnym. O właśnie, jak rozmawiać na ten temat z moimi kolegami i koleżankami z pokoju nauczycielskiego? No ja myślę, słuchajcie, że to też jest jakby, to jest trudne. To jest trudne, bo rzeczywiście jakby ten dyskurs antyuchodźczy bardzo się osadził w ludziach. I słuchajcie, tak jak ja wam mówiłam, w Polsce mamy około 5000 uchodźców. To jest naprawdę jakaś taka znikoma liczba. Oczywiście tam około 4000 jest w procedurze, to znaczy, że czeka na rozpatrzenie ich wniosków, ale jak też słyszeliście, bardzo mało osób otrzymuje tę ochronę międzynarodową. Około 10% wniosków tylko jest rozpatrywanych pozytywnie, więc tych uchodźców tak naprawdę nie mamy. I to jest trochę taki strach przed czymś, co nie istnieje. Tak? Dlatego no jest to dość trudny bardzo case. I ja powiem szczerze, że ja u siebie na uczelni też mam takie osoby, z którymi ciężko jest rozmawiać, więc co ja robię? Ja robię różnego rodzaju warsztaty, na które je zapraszam, różnego rodzaju spotkania z uchodźcami i część osób się przełamuje, powoli przychodzi. Ja myślę, że to jest jakiś taki pomysł, żeby trochę rozbrajać ten strach. Tak, właśnie. To też jest bardzo ważna rzecz. Pamiętamy, że Polacy byli uchodźcami w wielu, wielu krajach, że wiele krajów nas przyjęło. Taki bardzo ciekawy case jest case'em Iranu, który przyjął bardzo wielu uchodźców z Polski. W czasie II wojny światowej przecież Polacy byli przyjmowani przez wiele krajów Europy Zachodniej. Później w czasie stanu wojennego również otrzymywali status uchodźcy i rzeczywiście do tych doświadczeń trzeba się odwoływać. Bo my o tym zapomnieliśmy. Jeszcze niedawno były obozy, polskie obozy uchodźcze we Włoszech. Włosi dawali Polakom status uchodźcy i Polacy tam w latach 80. mieszkali w obozach dla uchodźców. To ile to było? Niecałe 30 lat temu. O właśnie, mamy tutaj przykład tego, że rzeczywiście da się zrobić taką żywą bibliotekę. Hanna Haber pisze, żywa biblioteka w mojej szkole do zrobienia, nawet u nas na wsi. U mnie był student z Kamerunu. Słuchajcie, tak jest takie myślenie o tym, że migranci głównie są w dużych miastach. I rzeczywiście to jest prawda, no bo tam jest praca. Ale w tym momencie tak naprawdę w wielu miastach, miasteczkach Polski możemy znaleźć cudzoziemców, którzy z nami żyją. Mamy bardzo wielu Ukraińców, ale tak jak mówię, można się też zgłosić do tej fundacji. To Żywa Biblioteka nie musi tylko opierać się, prawda, na migrantach. Warto rozejrzeć się wokoło, jakich ludzi, z którymi boimy się kontaktu, mamy wokół siebie i spróbować ich zaprosić, bo też są takie doświadczenia, że ci ludzie, którzy są książkami, przez to, że mogą rozmawiać i opowiadać swoją historię i w końcu są wysłuchani, też mają takie poczucie sprawczości i to działa w dwie strony, nie, że ktoś chce mnie słuchać, do tej pory w ogóle na mnie nie zwraca uwagi, a teraz jestem ważna, jestem książką, ludzie chcą słuchać mojej historii, mojego życia, więc warto też się rozejrzeć w koło, jakich ludzi mamy wokół siebie, z którymi trochę boimy się rozmawiać albo nie chcemy rozmawiać. I wtedy można też na tym oprzeć tą żywą bibliotekę. Nie? Moje doświadczenie też wskazuje, że łatwiej wytłumaczyć niż rodzicom. No tak, ja też się, słuchajcie, z tym zgadzam. Dlatego ja uważam, że lepiej pracować z dziećmi. I często jest tak, że dzieci gdzieś tam przynoszą później tą wiedzę czy te postawy do domu. Ja mam takie doświadczenia, że czasami jest tak, że właśnie dziecko zmienia postawy rodziców.
Tak, więc warto pracować z dzieciakami, młodszymi, starszymi, bo tutaj mamy możliwość jakiegoś tam otwarcia ich postaw. Tak, dzieci są otwarte na nowe. Ja uważam, że w ogóle temat międzykulturowości, tych kontaktów między osobami w ogóle innymi, tak, to nie tylko są migranci, to jest temat już do ruszenia w przedszkolu. I później w kolejnych klasach, nie? Ja łączę temat na przykład wielkiej emigracji z uchodźcami, wtedy zmienia się pogląd wielu uczniów, właśnie, nie? Ja mówiłam o tym, że Polacy w wielu krajach byli uchodźcami. Na stronie Uchodźcy Info też jest cały taki duża zakładka poświęcona Polakom uchodźcom i tam możecie też znaleźć bardzo wiele informacji właśnie takich przydatnych o różnych takich sytuacjach, o których za bardzo nie pamiętamy, które są dość zaskakujące dla uczniów, bo nagle się okazuje, że dość niedawno my mieliśmy takie same doświadczenia i wtedy zderzamy to z tym, co się dzieje obecnie. Też dobrym takim sposobem pracy z uczniami, uczennicami jest stawianie ich na przykład w sytuacji bycia uchodźcą czy uchodźczynią. Ja Wam też podaję link do takiego scenariusza lekcji, gdzie właśnie dzieciaki wcielają się w rolę uchodźców i muszą przekonać państwa, do których przyjeżdżają, żeby ich przyjęli. I to jest bardzo niesamowite doświadczenie. Ja ze studentami, już z dorosłymi osobami, robię taki bardzo mocny warsztat, gdzie oni się rzeczywiście wcielają w rolę uchodźców, muszą biegać z ciężkimi torbami, muszą wypełniać różne formularze i rzeczywiście bardzo, to jest taka dość mocna symulacja, która bardzo na nich działa emocjonalnie i rzeczywiście zmienia ich postawy. O właśnie, warto na początku lekcji zapytać, kto ma na przykład ciocię, kuzynów, znajomych, którzy żyją za granicą, zdecydowana większość dzieci podnosi wtedy rękę. Tak, tylko słuchajcie, tutaj też należy trochę uważać, czy na przykład w waszej klasie nie ma dzieci, których rodzice są za granicą, nie? Bo to też jest taki case, kiedyś się mówiło eurosieroty, teraz już jakby odchodzimy od tej nomenklatury, i zdarza się, prawda, że rodzice wyjechali, dziecko jest, nie wiem, na przykład pod opieką babci, starsze dzieci mogą żyć nawet same, nie? Więc tutaj też trzeba uważać, bo to jest dość delikatny temat, trzeba znać swoją klasę. Ale rzeczywiście teraz, po 2004 roku, kiedy otwarły się granice Unii Europejskiej, bardzo wiele Polaków wyjechało za granicę, dużo osób ma w rodzinie właśnie takie doświadczenia migracyjne. Macie jeszcze jakieś, słuchajcie, doświadczenia, bo myślę, że warto się tym dzielić i od siebie też nawzajem uczyć. Tak, byłam na spotkaniu, gdy przyjechała pani z Syrii, która musiała uciekać, porzucić swój dom. Bardzo zamożna osoba. Tak, słuchajcie, to jest też taki ciekawa rzecz, że my myślimy o uchodźcach, że oni to są tylko biedne takie osoby, które nie mają pieniędzy, które są bezdomne, tam żyły pewnie w jakichś takich małych, zapadających się domkach, a generalnie Syria była bardzo rozwiniętym krajem, z bardzo dobrą infrastrukturą, ze świetnymi szkołami, ze świetnymi uniwersytetami, i ci ludzie, większość Syryjczyków, która ucieka, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni. Część z nich, ponieważ Polska w czasach komunizmu miała wiele umów takich podpisanych z krajami arabskimi i wtedy przyjeżdżali do Polski na studia ludzie na przykład z Palestyny. Mamy teraz bardzo wielu lekarzy palestyńskich w Polsce, więc z Palestyny, właśnie z Syrii, wielu Syryjczyków przyjeżdżało na studia inżynieryjne z Iraku i oni potem wracali do swoich krajów, więc uchodźcy nie zawsze są, prawda, osoby takie biedne, jakieś niewykształcone. Uchodźcą może zostać każdy. Naprawdę każda osoba, która doświadcza jakiejś przemocy, która doświadcza prześladowań, może zostać uchodźcą. Agnieszka pisze u nas, nie są otwarte na nowe
ósmoklasiści. Wszystko, co nowe, nawet sposób robienia notatek, budzi opór, niechęć. Są bardzo wbici w ramy. Z jednej strony nie lubią tego, co mają w szkole, z drugiej nie umieją przyjmować nowego. Ale to ósmoklasiści, których dostają na rok i wcześniej ich nie znam. Moje piąte klasy, które uczę od czwartej, przyzwyczajam do różnych rzeczy, przyjmują lepiej niż młodzież. No słuchajcie, jeżeli dzieciaki przez 8 lat, czy tam 7 są wbite w takie ramy szkolne, gdzie krytyczne myślenie nie jest najlepiej widziane, gdzie taka refleksyjność raczej nie jest potrzebna, trzeba się uczyć pod testy. Rzeczywiście trudno jest później pokazywać im jakieś nowe sposoby uczenia się, nowe sposoby doświadczenia. Ja to widzę po moich studentkach i studentach, czyli ludzi, którzy tam przeszli te 12 klas edukacji, nagle ja im każę doświadczać czegoś, nie, jakiś warsztat robię. I oni są niesamowicie zdziwieni, że można w ten sposób się uczyć. Pytam ich, zadaję im jakieś takie krytyczne pytania do myślenia, do rozwijania i rzeczywiście oni mają z tym problem. No to jest problem w ogóle naszego systemu edukacji. A rozmowa o migracjach, rozmowa o uchodźcach, o otwartych, zamkniętych granicach rzeczywiście wymaga pewnej refleksyjności i warto waszych uczniów tego uczyć, bo im się to przyda w ogóle w życiu. Nie? Takie krytyczne ocenianie rzeczywistości, nie krytykanckie, tylko takie refleksyjne. Tutaj jeszcze Agnieszka pisze o tej pani z Syrii, widzę, że ona bardzo tęskni i chce wracać, tak? To nie jest, słuchajcie, tak, że uchodźcy wybierają sobie Europę i mówią, że to jest idealny kraj. Oni sobie zdają sprawę, w jakich warunkach będą żyć, że będą często mieszkać w ośrodkach dla osób obiegających się o pomoc międzynarodową, że będą doświadczać różnego rodzaju przemocy, że nie będzie im tak dobrze, jak było w ich domu. Nie wyobraźcie sobie, że teraz w Polsce wybucha wojna i musicie uciekać, zostawić wszystko, co macie. Pamiętam spotkanie z niezwykłą Syryjką, Karimą, bardzo mi wzbogaciło to spotkanie. Słuchajcie, no właśnie, te spotkania z osobami, z tymi innymi, tak, z osobami z innych krajów, to jest coś, co warto rzeczywiście wprowadzać do edukacji. Lepiej zaprosić kogoś z właśnie na przykład jakiegoś cudzoziemca, niż opowiadać o kulturze. Tak, że to jest taka kultura, robić jakieś takie zajęcia wielokulturowe. Wielokulturowe zajęcia polegają na tym, żeby opowiadać o różnych kulturach, międzykulturowe, żeby spotykać ludzi z różnych kultur i ułatwiać im komunikację. Więc bardzo ważne jest, bardzo ważne są takie spotkania i wiem, że one bardzo dużo wnoszą, bo po pierwsze przełamujemy jakiś taki nasz strach przed obcym, a z drugiej strony jakby poznajemy tą osobę i ona się okazuje taka sama jak my. Jak myślę, że metoda 5 razy, dlaczego by się tu sprawdziła, jak myślicie? Ja nie znam, słuchajcie, tej metody, Ania. Mogłabyś coś więcej o niej napisać? A, widzę, Ania tam pisze. Stawiamy problem i szukamy odpowiedzi. Dlaczego się tak dzieje? Tak się stało. Potem znowu pytamy, dlaczego 5 razy. No słuchajcie, myślę, że to jest świetna metoda na takie krytyczne myślenie. Ja jej nie znałam, ale wydaje mi się bardzo taka pobudzająca do myślenia i drążąca temat. Takie pytania o rzeczy dość oczywiste i zadawanie ich dlaczego, trochę sprawia, że burzy nam się pewien ogląd świata. Nie znałam tej metody, ale mam taki pomysł, żeby ją zastosować, bo wydaje mi się bardzo ciekawa. Aż znajdziemy odpowiedź. Tak. Dobrze, w takim razie będziemy już powoli kończyć dzisiejsze spotkanie. Może jakieś krótkie podsumowanie. Aha. Słuchajcie, no więc myślę, że to, co jest najważniejsze, to po pierwsze wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wasz stosunek do otwartych, zamkniętych granic, jaki jest wasz stosunek do przyjmowania uchodźców, do przyjmowania migrantów i wzbogacenie o tą wiedzę, o to, co ja wam dzisiaj powiedziałam, o
ale również o te rzeczy, które jakoś tam prześlę wam w newsletterze. Myślę, że warto inspirować uczniów do podejmowania tego tematu, bo Polska staje się krajem migracyjnym, do którego więcej osób przyjeżdża niż z niego wyjeżdża. Pierwszy raz tak się stało w 2018 roku, gdzie ten bilans wyszedł nam na plus i będzie coraz więcej migrantów i Polska stanie się krajem wielokulturowym, tak jak kiedyś była, ale myślę, że warto słuchać o tym, rozmawiać teraz, żeby później nie było właśnie za późno. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się za tydzień, już we wtorek o 20 również. Tym razem będzie to spotkanie dotyczące najpilniej strzeżonej tajemnicy XXI wieku. Kto jest zainteresowany, zapraszamy 3 grudnia. Ja na pewno się dołączę. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Ja też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś was zainspirowałam do pracy z uczniami i podjęcia tego tematu.